Cześć, tu Arpe. Dziś mam dla Was troszkę inny odcinek. Jest to poradnik. Poradnik na cztery postacie. Ale zaczniemy od tych, które ja bym proponował, żeby zacząć. Gram na najtrudniejszym poziomie. Troszkę tam już dość daleko zaszedłem. Dlatego też stwierdziłem, że warto tutaj pochwalić się doświadczeniem i pokazać Wam mniej więcej, jak gram. Tutaj zaczniemy może pierw od małej broni. Pierwsze dwie postacie ustawiłbym w taki sposób, że zrobiłem postać, która używa małej broni. Tutaj mam akurat pompkę, zaraz Wam pokażę, o co chodzi, i broń automatyczna. To zaczniemy tutaj, tak jak mówię, identyfikacja. Mamy mul książkowy. Dlaczego mul książkowy? Wszystkie moje postacie mają ustawione mul książkowy. Jest to już doświadczenie z poprzedniej wersji, ponieważ tę drugą część też grałem. Chodzi o to, żeby nasze postacie jak najszybciej awansowały na poziom, żeby zbierały jak najwięcej tutaj doświadczenia. No taki mul książkowy można zobaczyć, że ma bonus doświadczenia plus 5%. No i te 5% to jest nie tylko na zadaniach, na poziomach, ale też na przykład otwieranie tam zamków, rozbrajanie min i tak dalej, czy tam naprawianie tosterów. Dlatego też ten bonus doświadczenia później więcej się po prostu dostaje, lepiej jest to nagradzane. Są tutaj też inne rzeczy, ale tak jak mówiłem, tutaj najważniejszy, przynajmniej dla mnie, przynajmniej na tym poziomie, na którym gram, czyli na tym poziomie najważniejszym, najtrudniejszym, to jest bonus doświadczenia 5%. Jeszcze ciekawy jest jeszcze mściciel, na przykład do tej broni. Jeśli mamy na przykład bonusy z wersji przedpremierowej, no to warto tutaj ustawić jednak jeszcze tego mściciela, dlatego że tam jest taka oznaka, która daje nam już te 5% tego doświadczenia. Jeśli ktoś ma tutaj tą postać tego bonusa, no to wtedy może ustawić sobie na mściciela, a jeśli nie mamy tego bonusu w postaci tej oznaki, no to mul książkowy jak najbardziej polecam. No i dobra, teraz lecimy dalej, jak to wygląda. Wyglądu się nie będziemy bawić, bo nie o to chodzi. Broń początkowa, no to jest strzelba pompowana, ja to nazywam pompką. Pompkę mamy ustawioną i kolejną tutaj opcję, kolejne opcje to są atrybuty. I tutaj ustawiłem sobie w taki sposób, że dałem 6 na koordynację, 1 na szczęście, 3 na spostrzegawczość, 4 na siłę, 1 na szybkość, 4 na inteligencję i 2 charyzma. Dlaczego tak ustawiłem, a nie inaczej? No to już tłumaczę. Mała broń, czyli tutaj mamy rewolwer, tutaj broń pompkowa, czyli to są shotguny. Shotgun ma 2, tutaj kosztuje 2 punkty akcji, a 3 punkty akcji kosztuje taki pistolet, taka broń mała. Koordynacja na 6 tutaj poziomie to mamy 9 punktów akcji, czyli w teorii jesteśmy w stanie 3 razy uderzyć z takiego pistoleta bez problemów. Również jesteśmy w stanie udać 4 strzały ze shotguna, 2 razy 2 strzały, doładowanie i później jeszcze jeden strzał, to w sumie 3 strzały też na shotguna by nam wyszły i jeszcze się można skryć, bo to są na początku są tylko 2 naboje, ale później ta shotgun, on jest, ma większą pojemność, te bronie są lepsze, więc tutaj inaczej to wygląda. No ale koordynacja, tak mówiłem, na 6 poziomie, szczęście na 1, ale Wam powiem szczerze, że jak tylko awansujecie postacią i będzie możliwość do dodania atrybutu, to polecam jeszcze szczęście dołożyć przynajmniej tutaj na ten poziom drugi, żeby ta penetracja jeszcze o ten jeden wzrosła, ponieważ te bronie, te małe bronie mają tą penetrację niską, one dobrze zabijają jakieś tam zwierzątka, czy coś innego tam do Was idzie z bliska, to też można na tym dobić, dlatego też szczęście jeszcze jeden punkt dodać po otrzymaniu tutaj odpowiedniego awansu. Spostrzegawczość 3, no można w teorii jeszcze ująć ten jeden i dodać na przykład na szczęście, też tak można zrobić. Siła na 4, dlaczego siła na poziomie 4? No prostej przyczyny, na tym poziomie, którym już gramy, to musimy po pierwsze nosić cięższe rzeczy, które wymagają więcej siły i dodatkowo nasza postać musi być bardziej wytrzymała, bo tutaj te strzały przeciwników, te obrażenia naprawdę robią kuku i nie warto mieć niskiej tej siły. Co jakiś czas warto też dodać, przynajmniej po jednym punkcie, a tak to rozwijamy cały czas inteligencję, jeśli chodzi o dalszą tam ten rozwój, i możemy inteligencję na maksa, później jeszcze, znaczy pierwsze szczęście, później inteligencję,
Koordynację też można zwiększyć, bo to jest bardzo ważna tutaj cecha. To jak najbardziej rozwijać u postaci, która gra małą bronią. I charyzma 2. Dlaczego 2, a nie 1? Standardowo, tak jak wam mówiłem, po to brałem muła, żeby nie tylko tutaj... Po to brałem muła, żeby te postacie nam szybko awansowały. Więc nie po to, żeby tą charyzmę zmniejszać. Ta charyzma nam daje do zasięgu dowodzenia, ale to nam jest niepotrzebne. Szybkość ataku to się przydaje, bo to nam się wtedy broń ładuje i możemy użyć specjalnej umiejętności, ale dla mnie najważniejsze to jest bonus doświadczenia i premia do nagrody za misję. Chodzi o to, żeby ta postać naprawdę szybko się rozwijała i ta inteligencja, bo nam później dzięki temu mamy punkty, bo tutaj jeden punkt umiejętności za dwa inteligencje, to też jest ważne, żeby ta postać, tu jedziemy te umiejętności, żeby ta postać nam się rozwijała, no bo teraz tak, czym lepiej rozwinięta na przykład mała broń, no to tym większe szanse mamy trafienia. Widzimy, jak to się wszystko tutaj zwiększa, to samo strzelbami. Dodatkowo są jeszcze cechy takie, które później dodajemy, więc w taki sposób to zrobione. Jak ustawiłem tą pierwszą postać? Mała broń na trzecim poziomie. I tutaj jest bardzo ważne otwieranie zamków, przynajmniej jeden punkcik. I nerdowskie rzeczy, to jest drugi tutaj punkcik. Tak to jest ustawione. No i później mamy jeszcze dziwactwa. Dziwactw nie ustawiałem z prostej przyczyny. Mamy na przykład taką ciekawość, tu próbowałem kilku i próbowałem grę na to. Mamy coś takiego jak wrodzona odporność. Niby wszystko w porządku, tej kondycji jest więcej, no ale mimo wszystko tej kondycji i tak jest za mało. Jeśli ta postać padnie, nie jesteśmy w stanie jej podnieść, tak powiem, żeby dołączyła dalej do walki. Czasami ruszy jakaś bombka, jakaś rakieta czy coś, padną nam przy postacie, gdzieś ktoś poleci coś daleko, no i nie jesteśmy w stanie tych postaci po prostu dźwignąć, żeby one nam dalej pomogły w walce. To jest, powiem wam szczerze, że to jest ogromna strata. Można próbować jeszcze na przykład z kamikadze i snajperami, bo też tak próbowałem. Kamikadze wtedy daje, to jest tak, punkty akcji plus 3. Snajper kosztuje strzał 6 punktów akcji, więc musielibyśmy tam dość mocno to zwiększyć, tą pierwszą cechę. Teraz wam pokażę, jaką cechę. Chodzi o koordynację. No bo jeśli na szóstym poziomie tej koordynacji jest 9, no to wiadomo, że plus te 3, to wtedy mielibyśmy te dwa strzały. Ale to jest tutaj, no tak by to wyglądało. Tylko problem jeszcze jest taki z tym dziwactwem, z tym tutaj kamikadze, że nie możemy nosić pancerzy. I to jest właśnie największy problem tego, że te postacie tutaj dzięki pancerzom no są wytrzymalsze, mogą wytrzymać jakieś uderzenie czy coś. Grając kamikadze, można to spróbować na snajpera pod warunkiem, że się gra na niższym poziomie. No bo na tym wyższym poziomie jednak te AI nie jest aż takie głupie. I to po prostu jest tak, że przynajmniej się tak trafiało, że atakowali w pierwszej kolejności tego snajpera. On po prostu po jednej serii od razu padał. No nie ma tych pancerzy. A te pancerze dają też na przykład bonusy do trafienia krytycznego, dają też osłonę tam do szybkości i tak dalej, bo później są coraz lepsze zabawki na to. A ty nie możesz nosić w ogóle żadnych, czyli obojętnie jaka ma siła, jakie co, to nie może w ogóle nosić. I to jest właśnie ten problem, że też tych bonusów nie mamy. No ale z tych dziwas, to tak jeszcze te kamikadze, najbardziej ciekawa opcja do snajpera. No dobra, mamy małą broń, lecimy dalej. Dalsza druga postać to jest automat, też mamy mula. Broń początkowa to mamy karabin szturmowy, atrybuty to mamy koordynację też na 6, chodzi o to, że mamy 9 punktów akcji, strzał z takiej broni maszynowej kosztuje 4, czyli 2 strzały na turę i dodatkowo jeszcze możemy się troszkę ruszyć, ewentualnie osłonić, dlatego dałem tutaj 6. Szczęście zostawiliśmy na 2, spostrzegawczość na 2, tą spostrzegawczość warto dźwignąć później jeszcze o te 2 punkty, żeby było, znaczy ewentualnie o 1 punkt, żeby troszkę było więcej, bo to jest mało. Później mamy siłę na 4, no tą siłę to tak jak mówiłem, przy tym najtrudniejszym poziomie ta siła jest wymagana i co jakiś czas warto tutaj troszkę to zwiększyć, ale 4 punkty już jest sporo na początku, to już tam nie będzie tak trudno. Szybkość to jest najmniejszy tutaj, znaczy powiem tak, najmniej ważna z tych wszystkich opcji, więc tą szybkość raczej powinniśmy zostawić. Inteligencję też warto podczas gry dźwignąć troszkę mocniej, mamy 4, to jest dużo, ale charyzma bez zmian 2, no ale tak jak mówiłem, postać musi się rozwijać. I to jest najważniejsze, że przy kilku tam poziomach, żeby już mieć więcej tego, bo to wiadomo, że co poziom naszej postaci to więcej i kondycji, i zdrowia, i tutaj tych punktów później, umiejętności, więc tutaj to jest naprawdę
ważne, żeby to wszystko szło. Dziwa przy automatycznej broni, żadnej broni początkowa, to karabin szturmowy. Mamy ustawione i umiejętności. Uwaga, tu musimy mieć materiały wybuchowe i przyda nam się jeszcze twardzie. I oczywiście broń automatyczna na trzecim poziomie. To takie te dwie postacie. No później można jeszcze też pozmieniać, bo ja tu jeszcze wam podam dwie kolejne, ale jak zmieniacie, to musicie ustawić tak, jak to jest, te umiejętności ogólne. Przy tych dwóch postaciach tak ustawiłem. Czyli te pierwsze dwie postacie tu muszą mieć tak, materiały wybuchowe, twardziel, otwieranie zamków i nerdowskie rzeczy. To wtedy samouczek, początek będzie w porządku. A później można dodać pozostałe rzeczy, jak naprawianie tosterów do następnej postaci, zaklinacza zwierząt i oczywiście tutaj mamy jeszcze, sobie zapisałem to, pierwsza pomoc i mechanika. Ale to zaraz do tego zajdziemy. Może teraz tak, mamy automat, teraz zmieniamy automata i wpiszemy sobie na przykład, niech będzie snajper, nie? Tak sobie to wpiszemy, jak snajpera ustawić, ale to tak mówię, można to go też dać zaraz na początku, bo też dobra postać, albo ewentualnie, bo później jak przejdziemy samouczek, to jeszcze dwie postacie się dodaje. Tam później będzie jeszcze z automatu szeryf, który uzupełni te nasze umiejętności i będzie taka lucia, która też doda nam na przykład tam handel i doda nam jeszcze, to chyba sobie zapisałem, modyfikację broni. Więc tutaj to się uzupełni, a szeryf doda nam Lizusa i podstępnego Kuta Fona. Dobra, zaczniemy od snajpera. Broń początkowa do snajpera. No to wiadomo, że musimy ustawić karabin snajperski. Atrybuty są troszkę inne, tutaj się już zmienia. Mamy koordynację 4. Strzał ze snajpera kosztuje 6 punktów. Więc jeśli chcemy, bo tu mamy 6 punktów, więc tutaj, żeby to wszystko, żeby na przykład zrobić dwa strzały, no to musimy już troszkę pokombinować i to już nie takie proste. Bo to później trzeba trochę przeczekać, na przykład piszczał, żeby móc w następnej turze uderzyć dwa razy. A tutaj się nie ma się co bawić. Ustawimy sobie koordynację na 4. Koordynacja na 4 to jest 8 punktów akcji. Tu byśmy mieli 9, 10, 11. Czyli jak widzicie, brakuje nam jednego punktu akcji po to, żeby w pierwszej turze na przykład dwa razy strzelić. Tak to jest specjalnie ustawione. Można co najwyżej przy kamikaze, ale tak jak mówiłem, nie możemy nic ruszać, dźwigać jakiejś rzeczy, a to jest dość spore utrudnienie. Bo lekki jakiś granacik albo coś i rozrywa tą postać bez kamizelki, bez tych wszystkich ubrań, spodni, kamizelki i tak dalej, więc to naprawdę nie ma co. To lecimy. Koordynacja 2, charyzma 2, szczęście musimy mieć na 2, szybkość na 1, inteligencja musimy mieć na 6, postrzegawczość 4 i siła 2. I tak tutaj zobaczcie, ubieramy siły. Ja sobie to zapisałem oczywiście, tak jak tam gram. Siły mamy mniej, dlatego że mamy więcej inteligencji. No i spostrzegawcie, żeby ta postać naprawdę trafiała. Penetracja dobra i tak dalej. Dobry snajper z maksymalnie, bo trzeba rozwinąć maksymalnie z tą szansą trafienia krytyku. To później jeszcze ma umiejętności, cechy takie do zaznaczenia. To snajper taki z taką wysoką inteligencją naprawdę kosi. To jest naprawdę postać, tylko że wiadomo, że ona jest delikatna. Ubrania ma na dodatkową jeszcze szansę. Znaczy tam na przykład hełmy też dają szansę trafienia krytycznego. Więc tutaj jest, ona i tak jest słaba, bo ma tylko 2 punkty siły. Wiadomo, w tyle ją trzymamy i ona kosi, po prostu kosi. To jest bardzo ważna rzecz i też się bardzo fajnie rozwija, bo charyzma jest 2. Szybkość to jest najmniejsze piwko. Spostrzegawcy, żeby to jednak tak fajnie trafiało. Szczęście, nie ta koordynacja, tutaj nie ma sensu pchać więcej. Bo tak jak mówiłem, przy 4 tutaj umiejętnościach daje nam to 8 punktów akcji. A strzał kosztuje 6, przynajmniej z tych pierwszych broni tutaj początkowych. Też mamy czas na zapasie parę rzeczy, więc możemy na przykład 2 punkty kosztują. A dlaczego na przykład nie mniej? No bo 2 punkty kosztują zaznaczenie przeciwnika. Wtedy takie specjalne ataki, no to tam masakra się robi. Dlatego też nie ma sensu tutaj z tej koordynacji schodzić. Tak wygląda snajper. I teraz tak, dziwactwa bez zmian. Chyba że ktoś chce z tym kamikaze spróbować, to wtedy mamy dodatkowe 3 punkty akcji, czyli wtedy trzeba troszkę pozmieniać tą kamikaze. 3 punkty akcji, to byśmy musieli mieć tutaj koordynację dźwigniętą, a trzeba by spuścić na przykład z inteligencji 2 punkty.
a później tą inteligencję dalej. Tak jeszcze można coś nakombinować. Ale tak mówię, ja tego tam nie robię, szłoby, ale to może na innych poziomach troszkę trzeba by się pomęczyć. Tam nie, do końca nie wychodziło to, dlatego też zostawimy tak, jak jest. Umiejętności, to jest później kolejna postać, a więc tutaj musimy sobie dodać, co my tu mamy, ja sobie to zapisałem, może być zaklinanie zwierząt i tutaj mamy jeszcze zaklinanie zwierząt, musimy poszukać tostera, jest, jeden punkt na tostera, jeden na zaklinacza zwierząt i tutaj broń, żadna automatyczna, tylko karabiny snajperskie, bo to jest snajper, nie? O, w taki sposób. A tak jak mówiłem, jeśli chcemy ją na początku grać, no to zaklinacza zwierząt musimy ująć i dodać te pierwsze inne umiejętności, o których tam mówiłem w poprzednich tych dwóch postaciach, bo to naprowadzenie tosterów i zaklinacza zwierząt to można dodać dopiero po przejściu samuczka, czyli jak te dwie dodatkowe postacie idą. Dobra, tak mamy karabina snajperskiego. Dobrze, i jeszcze jedna postać, czwarta, którą bardzo polecam, to jest ciężki. Ciężki mól książkowy zostaje. Jak ten ciężki tutaj będzie ustawiony wygląd, nie zmieniamy, broń początkowa to jest broń ciężka. Atrybuty, ciężki jest troszkę inny, ma koordynację, ma 4, inteligencję ma 4, siły ma 4, spostrzegawczości ma 4, szybkość ma 1, charyzma 2, szczęście 2. To tak. Oj, szczęście 2. Tak ma tutaj ustawione nasz kochany ciężki w taki sposób atrybuty. Powiem dlaczego tak. 6 punktów też kosztuje strzał z tego ciężkiego. Nie możemy spostrzegawczości brać niżej, bo to ta broń ciężka ona jest mało celna, więc to trzeba rozwijać. Siła też musi być 4, bo to są też cięższe bronie i też życie musi być, więc tutaj z tego nie ma co jak udejmować. To tak jest po 4, że to tak w miarę uniwersalna, bo i też ta inteligencja i ta charyzma, żeby ta postać się rozwijała no, w miarę szybko, odpowiednio do poziomu najtrudniejszego. No i kondycja, koordynacja, tutaj też 4, to jest to samo co poprzednio. Możemy tam użyć jakiegoś tam specjała, dodatkowo jeszcze ewentualnie się kucnąć, troszkę się zbliżyć, no i te 6 punktów akcji, które, no bo mamy 8 przy 4 tutaj punktach, jesteśmy w stanie przy tych 6 oddać też jeden strzał, więc tutaj nie ma sensu coś zmniejszać, zwiększać, przynajmniej w początkowej fazie, dopiero później ewentualnie może tą koordynację troszkę więcej dać, no ale tak mówiłem, no dla mnie najważniejsze to jest tutaj ta inteligencja, to też daje nam szansę trafienia krytycznego i oprócz tego jeszcze te umiejętności później też się zwiększają, bo tutaj mamy, zobaczcie sobie, duża broń, ja to nazywam ciężka, to jest duża, to też nam to daje później coraz większe bonusy, też tak fajnie po 3%, czyli więcej nam po prostu przychodzi przy tutaj ulepszaniu tej broni do celności, bo to jest po prostu ciężki karabinoszowy, szansa trafienia, więc tutaj rozwój tej broni ciężkiej jest bardzo ważny i brakuje nam jeszcze ostatnie dwie rzeczy, musimy to odjąć, to nam brakuje, tutaj mam napisane mechanika i pierwsza pomoc, żeby tam zrobić tutaj pierwsza pomoc, szukamy pierwszą pomoc, zrobić no, zadania i też ta pierwsza pomoc się przydaje, bo czasami jakieś tam postacie leżą czy coś, jak użyjemy tej pierwszej pomocy, no to też uleczymy, możemy też fajnie leczyć nasze postacie, jak podczas bitwy tam na przykład, no wiadomo, że mamy jakąś misję, jesteśmy gdzieś dalej od bazy i w trakcie trzeba mieć też tą pierwszą pomoc, żeby te postacie tam wyleczyć, żeby nie chodziły na takich resztkach, więc tutaj ta pierwsza pomoc jest dość ważna, to musi być ta umiejętność też rozwinięta i to mam jeszcze mechanikę. Ostatnie rzeczy, to wam może podsumowuję, jakie umiejętności są potrzebne tych czterech postaci. Myśląc oczywiście, że dojdzie do nas jeszcze szeryf i lucia, ale to później z tamtych postaci tam dalej, jak będziecie grać, bo to wiadomo, że to nie jest, to po prostu posprawdzałem, grając to mniej więcej wiem, jak to się uzupełni. No to mamy tak, z ważniejszych dla tych czterech postaci, tych cechów, oczywiście te pierwsze dwie to są ważne, czyli otwieranie zamków, nerdowskie rzeczy i tutaj mamy
twardziel i materiały wybuchowe. To te pierwsze dwie postacie. Później jest pierwsza pomoc mechanika i naprawianie tosterów i zaklinacz zwierząt. Dojdą nam jeszcze tutaj pozostałe postacie, które jako piąta i szósta, później można je zmieniać, tam wolać, tę jedną postać podczas samuczka tam uratujemy, więc możemy tam też zmienić, ale chociaż tam niektóre rzeczy się nam będą dublować, więc to jest tak, że ona i tak dopiero później będzie, ewentualnie tam jakieś inne późniejsze postacie są, to trzeba po prostu myśleć. Co nam doda szeryf? Szeryf nam da tutaj podstępny kutafon i Lizus. Jak do nas dojdzie taki szeryf, zaraz potem się mamy Lizusa, możemy mu później jeszcze dawać dowodzenie, dlatego że on ma tą charyzmę wyższą. I tutaj tego kutafona jeszcze ma. Też jest ważna cecha. A później wiadomo, że jeśli mamy tutaj te rozwinięte później do końca, to później jeszcze tam można przeciwną naukę i tak dalej jeszcze robić, ale to dopiero jeśli mamy tą inteligencję odpowiednią i te najważniejsze trzy rzeczy rozwinięte, to później możemy jeszcze podatować tam inne. To tyle by było w tym poradniku. Niczego nie zapomniałem. Aha, jeszcze Lucia. Lucia ma tutaj handel i modyfikację broni. I przetrwanie. W teorii można tam te przetrwanie jeszcze czas podróży, wiadomo, rozwijać. Niektóre cechy możemy ją też wymienić na przykład na kogoś później innego. A jak będziemy chcieli, no coś takiego jak modyfikację broni i handel, no to możemy ją później, tam jest zarządzanie tą drużyną, usuniemy ją, ona tam będzie cały czas w rezerwie, że tak powiem, może lepsze słowo jest dodanie jej do rezerwy na czas wtedy, kiedy będziemy potrzebować ją do handlu i do modyfikacji broni, to wtedy możemy ją ściągać, żeby nie tracić tutaj na modyfikacji. Możemy też rozwijać pancerz, byśmy chcieli tylko tą postać przeznaczyć do takich rzeczy, chociaż na początku ona się dość przydaje, więc tutaj nie ma co, no ale wiadomo, że modyfikacja broni czy handel, no to no jest trochę roboty wtedy, bo trzeba polecieć do bazy, tam ją wymienić, później dopiero zrobić handel i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest taka gra, taka chodzi się tam, więc żeby troszkę oszczędzić, trzeba się troszkę nalatać, ale to wtedy mamy specjalnie przygotowaną do handlu, na modyfikacji broni, czy ewentualnie jeszcze do modyfikacji pancerza. To zależy jak tam sobie ustawimy, później inne jeszcze postacie dojdą, to już podczas gry już będziecie wiedzieć tyle, że nawet ten poradnik wam nie będzie potrzebny, tylko sami będziecie wiedzieć jak to zrobić. Ja przynajmniej w taki sposób gram. Tu mamy cztery postacie. Broń początkowa, no tutaj jest broń ciężka, nie? Atrybuty. W taki sposób ustawione do tej postaci czwartej. Aha, no i później jeśli te dwie postacie jeszcze są, gdyby umiejętności mamy trochę więcej, to można dodać, albo zostawić ten punkt, albo dodać na przykład do dużej broni, chociaż polecałbym bardziej dużej broni dodać jeszcze dwa później, jak tam postać nam się rozwinie. W jakimś czasie, żeby właśnie tutaj, bo to ta celność jest słabsza, ale ta broń naprawdę kosi ciężka. Więc w taki sposób tutaj gram. Mam nadzieję, że się komuś coś przyda, chociaż trochę. Macie jakieś inne pomysły, swoje postacie, no bo to pewnie jakieś łatki dojdą, może się coś zmienić, albo ewentualnie ja coś przeoczyłem, ktoś coś lepszego stworzył, no to może się przecież jak najbardziej pochwalić tutaj, że gram na przykład tak mam swoimi tutaj ustawieniami i tyle. Bo to tutaj, no jeden. Ja powiem tak, oglądałem Twitcha, oglądałem tam jak tam grają ludzie, ja gram na najwyższym poziomie, tam część też gra na najwyższym poziomie, mają różne pomysły. Naprawdę, tutaj jest mnogość ustawień. Ja wam tylko daję takie w miarę uniwersalne, bo tak jak mówię, można się jeszcze z dziwactwem pomęczyć teraz na kamikadze i do snajpera, ale tak jak mówię, no ja gram bezpiecznie. Bezpiecznie gram, dobrze mi się gra, nie mam tu jakichś większych problemów. Czasami tam, nie powiem, jakąś misję raz tam wczytam, jak gdzieś tam wejdę w coś nie tego, to wtedy sobie wczytam grę, bo to się tak zdarza, no bo to, no tak już jest po prostu. Ale ogólnie nie mam jakoś tak większych problemów z takim ustawieniem tych postaci na tym najwyższym poziomie. Dobrze to leci i tyle. No i później oczywiście potwierdzenie, a ja nie będę puszczał potwierdzenia, bo z prostej przyczyny, że ja tutaj już jest gotowe wszystko, a nie chcę grać, bo już mam grę zaczętą. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Do następnego mojego jakiegoś tam odcinka, poradnika. Zobaczymy, co tam jeszcze nagramy. Oto, cześć.